jesteśmy już w głębokiej Patagonii i jedziemy tymi tutaj bezdrożami, rutą Quarentą cały czas na południe. Przed nami takie miejsce, które jest, jak się nazywa miejsce? UNESCO. Należy do tych miejsc na liście UNESCO, tych skarbów. I tam są takie, się to nazywa Cuevas de los Manos, i to są takie jaskinie z odbitymi na ścianach starowiecznymi malunkami w postaci dłoni. Po prostu ci pierwsi osiedleńcy tutaj odmalowywali swoje prawice i lewice na ścianach. I to jedziemy zobaczyć. Ruta Quarenta tutaj właściwie, ten ostatni odcinek 100-kilometrowy było asfaltowo, teraz już znowu szutrowo, ale tutaj chłopaki naprawdę dzielnie pracują. I myślę, że za najbliższych 5-10 lat ta cała Quarenta po prostu będzie asfaltowa. Że będzie można się po prostu przejechać z La Cuyaki, z samej północy, od granicy Boliwii do Ushuaia właściwie. Rutą Quarentą bezproblemowo asfaltowo. Także szczęście w nieszczęściu, że możemy doświadczyć jeszcze tego takiego wyzwania jazdy szutrowej, offroadowej lekko tutaj na tej rucie Quarenta. Bo jest chwilami naprawdę ciężko i naprawdę cały tak się człowiek, ale naprawdę jest fajnie. Nie ma tutaj w ogóle nic, są tylko pojedyncze wioski co jakieś 100-200 km. Stacje benzynowe są, także tym jeśli planujecie się tutaj wybrać, tym się nie przejmujcie, bo naprawdę można spokojnie przejechać. Jeśli macie zasięg na baku 300 km, to w ogóle na pełnym luzie możecie się Quarentą bujnąć. Także naprawdę jest tutaj ładnie, ale jest zupełnie inaczej niż to było w północnej części Argentyny. Jest tutaj po prostu pusto, płasko, lekkie tam wzgórza. No i są takie odcinki, że po prostu jak na oceanie, nie wiadomo czy się człowiek porusza czy nie, po prostu jest cały czas prosta droga, płasko dookoła i po prostu tylko GPS mówi nam, że się poruszamy tak naprawdę, bo w ogóle nie czuć tego, że się człowiek porusza. Cały czas przez setki kilometrów wygląda to tak samo. Także jest naprawdę fajnie. Myślimy, żeby jutro zjechać do El Calafate, tam zobaczymy Park Nacional Los Glaciares z tym największym lodowcem, który się nazywa Perito Moreno. No i stamtąd już zostało nam 2, 3, może 4 dni, żeby dojechać do Ushuaia. Także cieszymy się niezmiernie. Jest tutaj dosyć zimno, ponieważ ja mam na sobie kurtkę motocyklową Polar, ciepłą bieliznę, t-shirta pod spodem, kalesony, zimowe skarpety i naprawdę jest zimno. Także naprawdę jest zupełnie inaczej niż w północnej części Argentyny. No ale nic to, jedziemy dalej.